Jesteśmy dzisiaj w Puściu Gorlickim, żeby sprawdzić, jakie cuda robi Gruba. Bo Gruba robi cuda to nazwa konta na Instagramie, które jest jednocześnie fotopamiętnikiem wprost z kuchni Karoliny Rydarowicz, która zgodziła się opowiedzieć nam o swoim słodkim świecie, wege świecie. Twój profil na Instagramie, trudno oprzeć się wrażeniu, że w Twoim życiu jednak słodkie wygrywa ze słonym. I o ile większość z nas potrafiłaby ugotować jakieś wegedanie, na przykład z gotowców, które są dostępne w większości marketów, to w przypadku słodkości zaczyna się wyższa szkoła jazdy. W dodatku większość z nas wegańskie desery kojarzy z płynnymi sorbetami i z ciastami z warzyw bez smaku. A Ty od roku odczarowujesz te wege desery. No właśnie, jak zaczęła się Twoja przygoda z wegańskim pieczeniem? Moja przygoda z wegańskim cukiernictwem zaczęła się tak, że po prostu przechodząc na weganizm, no musiałam coś jeść, sama sobie gotowałam. I ja bardzo lubię słodkie rzeczy, słone też, ale zdecydowanie wygrywa u mnie słodkie. I żeby sobie po prostu to jeść, to musiałam sobie szukać zamienników. I na samym początku popełniałam takie gafy i takie wtopy, a to chyba każdy, jak zaczynał swoją przygodę z cukiernictwem, to miał jakieś takie zakalce, coś się nie upiekło, coś się nie ścięło, coś się rozlało. I po prostu w wielu próbach w końcu zaczęły mi wychodzić te ciasta. Na początku nie myślałam o tym, że kiedykolwiek założę Instagrama i będę to robiła bardziej już profesjonalnie, myśląc nawet o tym, że będę chciała założyć w przyszłości cukiernię. No i tak zaczynałam sobie od ciast drożdżowych, od jakichś brownie, od jakichś muffinków i tak coraz bardziej i po prostu bardzo mnie cieszyło to, że mogę sobie znaleźć wśród roślin, wśród roślinnych produktów zamienniki produktów od zwierzęcych i totalnie po prostu mnie to pochłonęło i mega frajdą jest dla mnie właśnie takie kombinowanie, wymyślanie, już teraz wiem mniej więcej, co, bo jest dużo przepisów w internecie i na początku polegałam 100% na tych przepisach i tak już po którymś tam miesiącu zauważyłam, że no to może być lepsze, to może bardziej przypominać prawdziwy biszkop na jajkach, na białkach. No i tak wyszło po prostu, trochę z ciekawości, trochę z przymusu, żebym coś po prostu jadła. Metodą prób i błędów doszłam do tego, że no zajmuję się teraz takimi wypiekami. Ile to już trwa? Ile lat? Na weganizmie jestem 3,5 roku. Właśnie 1 marca będzie 3,5 roku. I tak konkretniej, rok czasu mam już Instagrama, ale zanim założyłam Instagrama, to tak gdzieś pewnie będzie rok, jak tak próbowałam, robiłam różne ciasta, piekłam, raz mi wychodziło, raz mi nie wychodziło, a potem już stwierdziłam, że dobra, zakładam tego Instagrama. Trudno, spróbuję, może akurat się uda. No i wydaje mi się, że spodobało się ludziom. Ludzie są po prostu ciekawi, jak można z takich produktów osiągnąć taki efekt, jakby to były produkty od zwierzęce. Pamiętasz swoje pierwsze wege ciasto? Tak, pamiętam, to był mój tort na 23 urodziny. I to był tort taki mocno czekoladowy z kremem Nutella, kremem kokosowym i z owocami. I byłam w szoku, że wtedy mi wyszedł, ale prawie straciłam palca, bo w kuchni wegańskiej koniecznie potrzebny jest blender. A miałam taki blender, który wystarczy nacisnąć i on już się obraca i myłam go po prostu i niechcący sobie nacisnęłam i... Ale palec jest. Wszystko jest sprawne. Od jakiego Twoim zdaniem warto zacząć, żeby się nie zrazić? Od brownie. Przepisów na wegańskie brownie jest z 10 albo i więcej i nie wiem, czy w przeciągu swojego życia zdołam wszystkie wykorzystać. Można zrobić brownie z fasoli, z ciecierzycy, z awokado, z bananów, z orzechów. Naprawdę możliwości jest z akwafaby. Akwafaba to jest w ogóle super rzecz, to jest woda po ciecierzycy i jak się ją ubije, to jest pijana tak jak białko i można zrobić z niej bezę albo po prostu używać ją właśnie tak jak ubite białko. I jest to ciasto, które
zawsze wychodzi, jest proste w przygotowaniu i nie trzeba się martwić tym, że będzie za kalcem, bo brownie właśnie ma być takim wilgotnym, mokrym za kalcem. A czy da się zweganizować tradycyjne polskie ciasta? Takie serniki, makowce, tak, pączki, tak, torty, tak, śmietanowe? Tak. Wszystko, naprawdę wszystko się da. Ja na samym początku, jak tak właśnie sobie odkrywałam jakby te rzeczy, które tak naprawdę były z nami od zawsze, tylko o tym nie wiedzieliśmy. Chociażby właśnie taka woda z ciecierzycy. Kto by pomyślał, że woda po gotowanej ciecierzycy, jak się troszeczkę zredukuje i ubije normalnie, doda cukru, to po prostu będzie sztywna piana, z której można zrobić bezy, można ją używać tak samo do serników. Zamiast sera używa się tofu. Koniecznie do tego jest potrzebna sok z cytryny, żeby to tak trochę zakwasić, żeby to miało posmak takiego twarogu. Skórka z cytryny i trochę orzechów nerkowca, mleczko kokosowe. Naprawdę, jak ja zazwyczaj jak robię takie wypieki swoje, to częstuję oprócz rodziny, sąsiadów i znajomych i wszyscy są w szoku, że to smakuje tak jak powinno smakować, jak takie tradycyjne ciasta, a nie ma tam żadnych produktów od zwierząt. No właśnie wydawało mi się, że granicą jest beza, tak? Gdzie mamy cukier i białko. I to białko da się tak z powodzeniem zastąpić? Tak, da się, naprawdę da się. Nawet da się zastąpić smak jajka, używając czarnej soli. Mamy w ogóle na świecie kilka rodzajów soli i jest taka czarna sól, która wygląda trochę jak himalajska, ale ma czarne kropeczki i smakuje jak jajko i pachnie jak jajko. I ja naprawdę jestem w szoku, że z takich produktów można stworzyć takie klasyczne rzeczy w ogóle bez używania czy to jajek, czy to mleka, czy to serów, czy to mięsa. No właśnie jajka, tak? Czyli to jest przereklamowany produkt w cukiernictwie, tak? Da się go zastąpić. Da się go zastąpić, naprawdę. Nawet właśnie ta ciecierzyca, bazując tylko na niej, można z suchej, jeszcze niegotowanej zrobić mąkę. Tylko trzeba mieć mocny blender i z niej można zrobić pankejki, można z niej zrobić omlety takie puszyste, jak z klasycznego jajka. Naprawdę możliwość jest multum. A czym zastąpić śmietanę w kremie do ciast? Najpopularniejsze jest mleczko kokosowe. Musi mieć tylko wysoką zawartość kokosa i wystarczy je schłodzić kilka dni w lodówce i tą stałą część ubić, dodać trochę skrobi ziemniaczanej, żeby ona pochłania wodę, wanilię, cukier. I mamy śmietanę. Nie ma ograniczeń. Nie ma. Czy jest osoba, której wege pieczenie Cię inspiruje? Jest to niekoniecznie wege osoba. W sensie ona nie jest na diecie wegańskiej, ani wegetariańskiej. Ma swój kanał na YouTubie, nazywa się Sugar Lady. I ma kilka przepisów faktycznie wegańskich, ale bardzo mi się podoba sposób właśnie prowadzenia i sama nawet myślę może, żeby w przyszłości, jak będę mieć większe doświadczenie, większą wiedzę, założyć sobie kanał na YouTubie, gdzie będę robić tylko wegańskie po prostu wypieki, tak właśnie jak ona to robi, tylko ona to robi w wersji tradycyjnej, ale wydaje mi się, że ona jest taką najbardziej inspiracją, mimo że nie jest stricte wegan czy wegetarian. Czyli od niej czerpiesz swoje pomysły, tak? Znaczy się nie tylko od niej, bo przede wszystkim to czerpię z klasycznych, tradycyjnych przepisów, bo je weganizuję. Także czerpię z internetu, przeglądając Instagram czy Facebooka, mam po prostu od groma tego i niektóre tak podglądam, że może to coś tam zmienić, coś tam dodać swojego, ale też to zależne jest, ja bardzo lubię używać kwiaty w swoich wypiekach i to zależne jest od pory roku i często tak mam, praktycznie zawsze tak mam, że jak gdzieś przejeżdżam albo idę na spacer i widzę jakiś kwiat, który jest jadalny i mogę go wykorzystać do swojego wypieku, to pod ten kwiat właśnie dopasowuję sobie tak, żeby to pasowało kolorystycznie i mniej więcej smakowo. Ja kiedyś w Gorlickiem cukiernia z szyldem Gruba robi cuda? Ja bym chciała ją zrobić tutaj w Ujściu Gorlickim, ale nie wiem, czy ten teren jest taki bardzo... Wiadomo, że takie rzeczy lepiej jest robić w mieście, ma się po prostu wtedy więcej klientów, ale tak, moim marzeniem jest stworzyć taką swoją cukiernię z szyldem Gruba robi cuda. Kiedyś mi się nawet przyśniło dokładnie, jak ta cukiernia będzie wyglądać. Będzie czerwono-białe, będzie dużo kwiatów i stoliczki i krzesełka przed. No i zobaczymy, może się uda. A dla kogo teraz pieczesz? Piekę dla siebie, dla ludzi, dla znajomych, dla rodziny. Tak naprawdę dla każdego, kto chce spróbować wegańskich wypieków, bo po prostu ludzie są ciekawi. Bo o ile zamienniki mięsa mogą nie przypasować każdemu, tak wypieki nie ma w ogóle żadnej różnicy. A za co cenisz wegańską kuchnię? Oprócz tego, że możesz sobie upiec słodkości, które lubisz, ale takie, jeżeli chodzi o normalną kuchnię. Za to, że pobudza mój mózg do takiego kreatywnego myślenia,
że mogę z produktów, których by nikt w ogóle nie pomyślał, że można z nich, z takiej fasoli, to by pomyślał, że z fasoli można w ogóle zrobić ciasto albo jakąś słodką rzecz. I to mi się najbardziej w weganizmie podoba. Dekorujemy. Dekorujemy, tak.